Państwo z okazji dużego jubileuszu 85-lecia Przedmierki Śląskiej, uroczystość wręczenia orderów państwowych i odznaczeń państwowych, następnie odznaczenia resortowe, ministerialne. I tak zrodziła się Śląska Szermierka równo 85 lat temu. Gdyby popatrzeć przez ten pryzmat 85 lat, to można wymienić kilka klubów, jak mienie Piasta Gliwice, albo może jeszcze inne, które to były szkołą dla śląskiej i polskiej szermierki. Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo. Mam zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski, nadał ordery i odznaczenia państwowe z okazji jubileuszu 85-lecia Śląskiej Szermierki. Ordery i odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy osobom wyróżnionym pan Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody śląskiego za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania Szermierki, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostają pan Maciej Kucikiewicz. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostają pan Zdzisław Mikulski. Pan Piotr Tomala. Pan Wacław Myszczyszyn. Przemierz jako pierwszy pan profesor Zbigniew Czajkowski. Pan Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta Gliwic. Pan Marek Jędryś. Pan Zdzisław Mikulski. Pan Wacław Myszczyszyn. Pan Maciej Kucikiewicz. Pan Mikołaj Pac-Komarnacki. Pan Piotr Tomala. Pan Jan Majusz. Maciej Dzikiewicz, Fejsmistrz Piasta Gliwice. Dzisiaj nie na Placzy Szermierczej, dzisiaj w Sejmiku Śląskim. Z jakiej to okazji? No dzisiaj wielka okazja, 85 lat Szermierki, a przede wszystkim dla mnie najważniejsza okazja. Otrzymałem Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia sportowe. Myślę, że to jest naprawdę wspaniałe wyróżnienie dla mnie, szczególnie dla
człowieka, który całe życie, a praktycznie można powiedzieć, bo teraz we wrześniu minęło 50 lat, jak jestem związany z Szermierką, z Piastem Gliwice. Jest to naprawdę wielkie wyróżnienie, wspaniałe, tym bardziej, że tutaj w Sejmiku, gdzie się odbywało wiele, wiele wspaniałych spraw dla Śląska przez te lata, którym ten gmach został oddany, bo został oddany w 22 roku. Na pewno to były wielkie chwile różnych ludzi i dzisiaj jest ta moja wielka chwila właśnie. Otrzymałem krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla sportu, nie tylko śląskiego, nie tylko Piasta Gliwice, ale również i polskiego. No nie tylko był Fechmistrz, ale i kompania z Piasta Gliwica też była zasługa. No myślę, że wszyscy zostali, naprawdę. No Piast jest chyba jednym z potężniejszych klubów i w Polsce. Także Zdzisław Mikulski, działacz, który praktycznie można powiedzieć tę sekcję szermierczą uratował w 90 roku, również otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Pan Piotr Tomala, trener, wspaniały szkoleniowiec, otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi. Wacław Wyszczyszyn, resortowy, otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Sportu. No a reszta naszych działaczy otrzymała honorowe odznaki 85-lecia Śląskiego Związku Szermierczego. Także wspaniała impreza. No, wszyscy, myślę, ci, co powinni zostać uhonorowani, zostali uhonorowani. Także myślę, że wszyscy są szczęśliwi w tym dniu. I jakiś to może bodziec do dalszej pracy, do osiągania dalszych sukcesów na planszach, żeby zawodnicy nasi na planszach osiągali medale. No i wystarczy. Dzięki.